Mamy ogromny baner PZO Gliwice, a tam na końcu Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Karbo. Jest pan związany sercem, z rozumem, ciałem, praktycznie rzecz biorąc każdą cząstką ciała jest pan wrośnięty w tą ziemię gliwicką pięściarską. No dokładnie tak, to jest właśnie moja pasja, poniekąd moje hobby. I nie kryję, że właśnie w Gliwickim Uczniowskim Klubie Sportowym bardzo dużo realizuję siebie. No. To jest to. Praca z dzieciakami, praca z młodzieżą, a równocześnie przeżywanie ich sukcesów daje ogromną wartość życiową. Sukcesów tak, ale również porażek. Porażka bardzo dużo uczy, nawet czasami więcej niż sukces. Na sukces trzeba się odpornić, na porażki również. Także dziękujemy panu prezesowi za to, że tą ojcowską ręką trzyma pieczę nad tym z klubem już tyle lat. Ile to już lat będzie? 18. W tym roku minęło 18 lat mojego prezesowania. A wracając do tego, co przed chwilą było powiedziane, u nas nie ma porażek, u nas są sukcesy i doświadczenia, bo tak zwana porażka uczy naprawdę przeogromnie wiele doświadczenia. Ona daje pokorę, daje odczucie pewnego poziomu do tego, żeby budować u siebie z jednej strony odporność na różne sytuacje życiowe, co tu dużo nie mówić, ale przede wszystkim daje możliwość oceny swojej osoby, swoich umiejętności w tym jednak bardzo dużym osobowo obszarze, jakim jest sport bokserski. No właśnie, sport szermierka na pięści. Coraz bardziej chyba wracamy do tej szermierki, bo był taki okres w boksie, że te pięści były postawione jakby na piedestale i zapomniano o tej szermierce. Były pięści, było... A brak szermierki. Czy dostrzega pan taką tendencję, że zaczyna wracać ta taka ringowa przebiegłość, taki zmysł, taki cyk, który powoduje to, że ta walka jest zdecydowanie bardziej widowiskowa. Mimo że nie ma tych nokautów, nie ma tych kontuzji, to zdecydowanie większy aplauz u publiczności wywołuje właśnie takie podejście cwane ringowe. Proszę zwrócić uwagę, że no niestety mamy taką tendencję, zwłaszcza w obszarze telewizji, mediów, że musi się lać krew. To jest MMA, to jest boks zawodowy. Natomiast boks amatorski w innym kierunku poszedł na szczęście. To jest to, o czym właśnie przed chwilą mówiliśmy. Szermierka. Ochrona zawodniczek, zawodników kaskami, innymi elementami powoduje to, że ten fechtung, te umiejętności bokserskie właśnie zmierzają w kierunku tego, żeby zadawać szybsze ciosy, bardziej wyrafinowane, lepsze technicznie, bowiem sędziowie liczą trafienia. Nie liczą nokautów. Nokaut jest bardzo widowiskowy, fajnie czy mniej fajnie. Natomiast zawodniczki, zawodnicy boksu amatorskiego są inaczej oceniani. I dlatego w mojej 18-letniej karierze nie było ani jednego nokautu w klubie lub imprezach, które klub organizował. Ja mówię o nokautach, w których się pada na deski, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że urazy są, ale to jest również i pewna szkoła budowania u siebie odporności, takiego hartu ducha, prawda, odporności na różne nieprzewidziane sytuacje, które bardzo przydają się w życiu. Czyli podsumowując, twierdzi pan, że ta magiczna powierzchnia ograniczona z linami uczy takiej przebiegłości życiowej, takiej pokory życiowej, takiego odnalezienia się w społeczeństwie, niekoniecznie jako ten agresor, ale taki, który potrafi ocenić dobrze sytuację i potrafi w tą sytuację dobrze wejść, aby nie wyjść z niej na deskach. Dokładnie tak. Proszę mi wierzyć, że zawodniczki, zawodnicy, którzy po raz pierwszy znajdują się w tym zamkniętym obszarze, bardzo często pochodzą ze środowisk, z rodzin,
o różnych doświadczeniach życiowych, nie zawsze dają sobie radę z trudnościami, które dzisiaj ich spotykają. Natomiast po pewnym czasie uzyskują hart ducha, odporność, satysfakcję, chęć działania i to wszystko to przekładają na to życie swoje codzienne i są naprawdę innymi ludźmi. I to jest ta wartość, o której się nie mówi, a która jest, istnieje i bardzo w życiu pomaga. Właśnie, podsumujmy to krótko. Ci, którzy walczą, poczują, że mają swoją wartość, wywalczają tą wartość i czują się z tym fantastycznie. I ci ludzie są naprawdę niesamowici, są życzliwi, uprzejmi, potrafią powiedzieć proszę, dziękuję, wbrew pozorom to, co jesteśmy w stanie obejrzeć w ringu. Także panie Tomku, dziękuję za te 18 lat pracy z tą młodzieżą i za to, co się tutaj dzieje i kolejnych 18 lat pracy z młodzieżą. I niech pan wychowuje następców. Dziękujemy bardzo. Trzymam za słowo. Niech tak będzie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujemy.